Hej, cześć widzowie! Dzisiaj na filmie omówimy sobie paryskie brokaty, tak zwane. Także o nich będzie dzisiaj materiał. Także zapraszam do oglądania. Oczywiście na początku, jeszcze skins banki Strona do wymieniania swoich skinów z kodem DZON. Można sobie wejść, poszukać jakichś kraftów, porobić coś. Także. Będziecie wchodzić i ten... No. I co? I pewnie teraz myślicie co? Co on robi? A teraz właśnie złapałem Twoją uwagę i przenoszę Cię do odcinka. Niezły trick, nie? Tricki na trzepak. Więc. Były dwa... Nie. Trzy. Trzy inwestycje z glitterów z Paryża, które zrobiłem. I powiedziałem o nich y, dla gigadżonów. Także... Dzisiaj jakby będzie trochę także. Uh, I trochę także uh, no. E, więc, pierwsza inwestycja. G2 Glitter. O to. I tutaj bym powiedział, że ja jestem trochę jakby to powiedzieć zmieszany. Bo ja je w sumie kupowałem za tyle za ile one są. E, kupiłem ich trochę. Ja ten, wytłumaczę, dlaczego ja zakupiłem glittery z Paryża, skąd się w ogóle wzięła ta decyzja. No więc tak, jak wiecie, mam dużo pieniędzy, to jest pierwsza rzecz i trzeba je na coś wydać i chciałem je wydać na coś, co łatwo i szybko i dużo się da tego kupić. To jest po pierwsze. Po drugie. Na promocji Paryża działo się trylion rzeczy, dosłownie. W sensie tam się działy takie jajca, że ciężko mi jest w ogóle jakkolwiek to opisać. I najzwyczajniej w świecie promocja na Paryż przynosiła, bym powiedział, tak dziwne krótkoterminowe wieści i w ogóle wydarzenia, że ciężko mi jest klasyfikować w ogóle, czy glittery z Paryża są inwestycją krótko czy długoterminową, ponieważ, jakby to powiedzieć... Jeżeli rynek się odbuduje, cały, to glittery tyle kosztować po prostu nie mogą, co pokazały już wcześniej. One będą kosztowały na przykład 10-20% więcej. O to mi chodziło. Jeżeli załóżmy wszystko pierdolnie do zera, to czy ja będę smutny z tym, że kupowałem glittery po takich cenach? No nie, bo one już są relatywnie niskie. Jakby nawet G zaczęło 20 groszy kosztować, to pytanie jest następujące, czy po prostu ktoś by nie przyszedł i by ich bardzo, bardzo, bardzo dużo nie wykupił. Czy to nie są po prostu już bardzo niskie ceny? Ogólnie, najzwyczajniej w świecie. Więc ja też tak uważam i to jest też moja opinia. Um, ogólnie Liquidity Paryżan, nie? Tego jakie, jakie to jest. Oczywiście, czy się obawiam spadku za tydzień? tak, w sensie, jakby wydaje mi się, że na całym Paryżu to by mogło teoretycznie nastąpić, gdyż, no, najzwyczajniej ci ludzie, którzy nakupili tego, będą mieli całkiem sporo kontentu do dodania tutaj na rynek, chociaż wydaje mi się, że akurat w kontekście naklejek ciężko jest o jakieś nadmierne dopompowanie ilości, o tyle pewnie kapsuły gdzieś tam mogą to odczuć, czy to supplyowo, czy jeszcze jakoś inaczej. Z większej ilości rzeczy, w sumie, to jest też to, że mm, dla mnie ta... Znaczy ja mogę się zgodzić z tym, że dużo ludzi weszło do ces zobaczyło, o, mamy par, już będziemy to otwierać i dlatego te ceny mogły polecieć w dół, tak? Tylko pytanie jest następujące, czy tak jakby argumentów do tego, żeby one poleciały w dół jest tylko tyle? Czy było tylko tyle? O! Wydaje mi się, że miały dużo więcej argumentów, żeby polecieć w dół wcześniej. W ten sposób. Dlatego też ciężko mi jest jakoś podejść do tego na zasadzie. Um, no, teraz już na pewno powinno pierdolnąć. Będą za zero. Dla mnie te, te ceny, które są, po prostu nie są bardzo wysokie. Nie? Dla mnie po prostu pain na przykład za 50 grosz to jest tak spoko cena. I teraz dalej. G2, to w sumie tak o, wyszło. Na to zwincer i to jest naklejka, której kupowałem naprawdę chyba najwięcej ze wszystkich. Kupowałem ją za 64 grosze, z tego co pamiętam, w okolicach nawet tego dołka, co ciekawe. I tu już się cieszę trochę bardziej, w sensie to, to już mi się trochę, troszeczkę bardziej podoba, nie powiem. Udało się to ustrzelić z bardzo fajną precyzją, jeżeli chodzi o tę naklejkę, także dla mnie osobiście tutaj ym, jest to spoko i się w ogóle wszystkie kupiły, bo bo naprawdę RMR ma, znaczy w sumie, dosyć bliskie porównanie. E, Paryż ma to do siebie, że się go bardzo łatwo kupuje. Po prostu robisz zlecenie i tyle, ile se tam zrobisz zlecenia, to tyle się kupi. Prędzej czy później. Ma strasznie duże liquidity, więc e, no, ogólnie rzecz biorąc, tutaj się kupiły wszystkie natusy, jakie tylko miały się kupić, i ja ogólnie z tego powodu byłem dosyć zadowolony. No, i tutaj jest ta, ta, ta inwestycja, o której gdzieś tam w filmie powiedziałem. No, i oczywiście jest jeszcze Pain, które nie wywiązało się jeszcze ze swoich tak, jakby to powiedzieć, zadań. Mm, troszeczkę szoruje po tym dnie. Zobaczymy, co jeszcze czas pokaże z nimi. Ale dla mnie, po prostu, naklejka, która jest jakby za tania na swój wygląd, dla mnie po, po prostu nie ma innego Pain, glitter. Nie ma takiej naklejki. A ta naklejka kosztuje tyle w tym momencie, co Payne papier z Sztokholmu. I pytanie jest następujące: czy to jakoś odzwierciedla jej jakość? Wydaje mi się, że nie bardzo i ciężko, znaczy ciężko też jest zrobić takie porównanie. Tylko wydaje mi się, że te glittery bardziej są przywiązane tym, że jest ich dużo. Niżeli tym, że ktoś patrzy na nie w sposób obiektywny i mówi, no, one wyglądają na tyle. A jak wiemy, w długoterminowym rozrachunku liczy się bardziej to, jak coś wygląda, niżeli to rzeczywiście yy, i, i ile tego jest, nie? Potem jednak ludzie niektórzy o tym zapominają, przestają gdzieś tam to wystawiać i tak dalej. No i to najzwyczajniej w świecie jakoś pryska z tym czasem, gdzie się tych naklejek i tak zbyt wiele nie zostawia. Na taka fajna okazja, żeby sobie nakupić tego typu naklejek bardzo dużo. Czy to na long term, czy gdzieś podskoczy jakoś losowo i się to sprzeda. Zresztą widzicie, jakie tu jest wahanie, no nie? Takie wahanie na takiej naklejce to jest po prostu raj dla kogoś, kto ma trochę jajec, żeby przy tym przysiedzieć i trochę jest bardziej pierdolnięty. E, także ogólnie dla mnie spoko, spoko sprawa. E, no mówię, ja to tam kupowałem i już, nie, nie, ten, nie że teraz biorę chociaż pewnie też w jakimś tam, istnieją argumenty, dla których przyszedłbym i bym bardzo chętnie ich zakupił, nie, tak samo, w ogóle dywersyfikowanie się w Paryżu jest spoko, w sensie, jeżeli tylko rozumiesz, co, co robisz, nie, a mnie, w ogóle dywersyfikowanie się jest spoko, jeżeli wiesz, jaką skalę ryzyka podejmujesz, wchodząc gdzieś, bo Paryż no jest dla mnie, mówię ja się boję go, dla mnie to jest najstraszniejszy event, jaki mógł się tylko wydarzyć i ja osobiście jestem mm, przerażony nim, jak on wygląda jak prowadzona jest promocja na niego i praktycznie ile to yy, już czasu nam yy, umierało <laughs> ta obecność, ale jednak, wiecie to jest major w sensie Dalej. <laughs> Może to będzie pierwszy ten, który nie odda. No RMR majorem nie był. Może to będzie pierwszy. Zobaczymy. I pytanie jest następujące, czy i tak w, za 3-4 lata ludzie nie uznają, że no ten ostatni major w CSGO to było. Kurwa, no ten Paryż to był. Oho. I tak to nie będzie jakoś mm, prze, przeruchane w sumie wtedy. Jeszcze raz, jeszcze raz. Tak jak Antwerp. Ile w ogóle może być momentów, kiedy ludzie losowo będą coś wykupywać? I pytanie jest następujące. Czy tak jakby ta skala wahań, którą której my doświadczyliśmy już na Paryżu, nie argumentuje tego, że Paryż nie jest irracjonalny do inwestowania? <laughs> że skoro cena Paryża już w tym momencie była w stanie się zmieniać o dwukrotność, no nie? To pytanie jest następujące: czy ona w momencie, kiedy nie będzie promocji, się nie jest w stanie o zmienić? Nie? To jest takie pytanie. Skoro na promocji była się w stanie zmienić o dwukrotność, to czy rok po promocji, jak przyjdzie 10 Chińczyków i zrobi 40 tysięcy Bajorener, to czy się na chwilę nie zmieni? No, wydaje mi się dosyć, jakby to powiedzieć, zasadnie postawione pytanie. Dlatego ja, jakby to powiedzieć, gdzieś tam w te litery się obkupiłem. Jest to. W okolicach myślę 7% całego mojego budżetu, Co, coś takiego. Więc naprawdę, yy, portfel mój, er, mój paryżowy jest niewielki. To na tle. Trzymajcie się. Hej.